Siemaneczko, cześć, witam. Dzisiaj zajmiemy się dolotem. Chciałbym troszeczkę go wyczyścić, pomalować, zobaczyć, co tam kryje się w środku. Po prostu, no, jak już go mam zdjęte, no to warto by było wszystko wyczyścić. Tutaj przepustnice i tak dalej, i tak dalej. Tutaj troszeczkę pomalować o te rzeczy, no, żeby to jakoś wyglądało, nie? Także bierzmy się za robotę dzisiaj, tak na lajcie w środku w garażu. No, na lajcie pewnie wyjdzie tego sporo do zrobienia. Mam nadzieję, że tutaj w środku nic się nie rozsypie, jak ja to rozkręcę, bo szczerze mówiąc, no nie wiem jak to powinno wyglądać, ale popróbujemy, nie? Najpierw zobaczę, co tutaj trzeba zrobić, żeby to w ogóle zdjąć tą całą górę. Ona jest dla mnie jakby ważna z punktu takiego wizualnego, żeby ją zdjąć po prostu i pomalować, więc ja tutaj zobaczę sobie, jak to zrobić i zaraz jedziemy z tym tematem. Wygląda na to, żeby odkręcić tą górę, to trzeba tutaj tą gruszkę poluzować, bo ona się trzyma do tego uchwytu, a reszta to jest tylko 2, 4, 6, 8, 10, 12 śrub na gwiazdkę, które idą naokoło. No i oczywiście silikon, który to trzyma, bo tutaj nie ma żadnej uszczelki, więc jest to na silikonie i teraz trzeba to tylko wziąć i o, już całość chodzi, jedną ręką tego nie zrobię, ale już to ściągam i zaraz zobaczymy, co tutaj się kryje w środku. I po wyjęciu wygląda to tak. Tu są klapy, które się otwierają, powinny się otwierać, tak. O, kurde, ile siły trzeba tutaj, ole tam. Tam w środku syfu trochę jest, oleju, nie oleju, wszystkiego innego. Ty, tu jest jakaś uszczelka, kurczę. Takie coś jest tutaj, plus silikon jest, cholercia. Nie mam jej oczywiście, o, oho. Czy będę musiał ją kupić, czy co? Przepustnica od środka, no nie jest jakoś tam mega zasyfiona, ale to wszystko sobie poczyszczę. Fajnie, że ta cała góra, to całe schodzi, można to wyczyścić fajnie i pomalować. To jestem z tego jakby zadowolony, tylko muszę zobaczyć, czy tutaj faktycznie idzie uszczelka, czy nie. No, sporo oleju tam w środku. Też nie wiem, czy to jest normalne, czy to ssało od dołu. Tutaj tymi sobie kanałami widzieliście, jaki tam był syf i to wszystko były te uszczelki sparciałe i tak dalej. Jeśli u mnie te klapy chodzą, a wydaje mi się, że one chodzą i to tak chodzą. Czekajcie, spróbuję ją tu jakoś wziąć i uruchomić. No i nie mogę tej dolnej. No muszę je zobaczyć. A tymczasem sobie wezmę i tą część po prostu odepnę te wężyki i wszystko muszę wyczyścić, żeby już to polakierować sobie, a tą część zrobię, jakby zajmę się za chwilkę. Tą górną część widzę, że też można rozkręcić i tam już chyba nie ma żadnej uszczelki. Chyba to zrobię, zobaczcie, bo tutaj w środku jest pełno takiego nagaru. Więc chyba jeszcze to wezmę zaraz i rozkręcę. To są tylko cztery śruby, a przynajmniej będzie wyczyszczone porządnie w środku. Wstępnie mam to poczyszczone. Okazuje się, że dobry karczer jest najlepszy do tego typu rzeczy. Także teraz tylko podtłuszczam, poosuszam to wszystko, zobaczę, gdzie jeszcze muszę to zrobić. Być może troszeczkę to jeszcze tutaj podszlifowuję. Ale nie będę z tego jadł, nie będę na żadnych zlotach, nic takiego, raczej tego prezentował, silnika i tak dalej, więc dla mnie to tylko tak, żeby to jakoś dla mnie ładniej wyglądało, więc powoli, powoli zbliżamy się do tego. Tutaj też pod spodem kanały poczyściłem, też karczerem i oczywiście najlepszy do wszystkiego tego typu rzeczy jest jednak zmywacz do hamulców. No to po prostu on czyści wszystko, także wystarczy popsikać, zmyć pod ciśnieniem i już później działa.
Także za chwilę będę, mam nadzieję, że jak to przesuszę sprężonym powietrzem, to maznę to za chwilę i będę mógł się zabierać za następne rzeczy. Zanim przejdę dalej, muszę też wyczyścić pokrywę zaworową, drugą. Tą jedną już mam mazniętą. Także jeszcze ta. Czy ktoś wie, jak wyciągnąć te śruby? Czy one są na stałe tutaj zamontowane? Bo ja jakoś nie mam pomysłu, żeby je wyciągnąć. Te uszczelniacze tu wyciągnąłem. One już nie są ani gumowe, ani sprężyste. Są poza tym popękane. Więc mimo iż teoretycznie nie przepuszczały, no to już się nadają do wymiany. Wybiłem je po prostu kluczem, który tutaj się mieści i tyle. A teraz to troszeczkę podszlifuję, poczyszczę i też pójdzie to do malowania. Zobaczcie, jaką fajną ciekawostkę znalazłem. Tutaj ściągnąłem sobie przepustnicę i patrzę, tutaj uszczelka. No wszystko fajnie, tyle że ta uszczelka tu w tym miejscu na łączeniu właśnie jest pęknięta była. Totalnie pęknięta, dlatego tu jest też wszystko zaolejone. I ona jest jakaś taka niemetalowa. Ja mam tutaj sobie nową uszczeleczkę i ona jest metalowa normalnie. Więc w sumie dobrze, że tutaj zaglądam. Tą rureczkę też sobie zaraz wyciągnę i pewnie ona nadaje się całkowicie w środku do czyszczenia. Kurde, ale jest ząg, bo nie mogę namierzyć tej uszczelki, ja już ją wyciągnąłem. Nie mogę jej namierzyć, szczerze mówiąc. Etc. nie mam, przynajmniej tej co ja mam, nie pokazuje mi, żeby coś tutaj było, jakby jest cały kolektor dolotowy, są te dolne uszczelki, więc jeśli ktoś wie jakiś numer, jakie to jest, to będę wdzięczny, bo inaczej, no, raczej wolałbym uniknąć tutaj silikonowania tego grubą warstwą, ale jeśli trzeba będzie, no to trudno, to trzeba będzie, nie? Ok, odkręcam sobie tą rurkę, żeby zobaczyć, co tutaj jest w środku. W rurce trochę syfu, takiego spalonego oleju, także przepłuczę ją sobie w środku. Tutaj, jak widzicie, no, jak był tutaj przedmuch, no to tędy sobie łapało lewe powietrze, nie wiadomo co jeszcze, także mogło tutaj naprawdę no powodować błędy, nie? Powodować błędy na kąpie i nigdy, szczerze mówiąc, człowiek by do tego nie doszedł, nie? O co tutaj chodzi? Także super, no. Dobrze, że tutaj też zajrzałem. Zaraz to wszystko czyszczę, montuję i powoli, powoli będziemy składać. Pokażę wam jeszcze coś ciekawego, nie wiem na ile będzie to widać, ale o, widzicie tam te wszystkie rzeczy w oleju. To, moi drodzy, są kamienie. Tak, nie pytajcie skąd się tu wzięły, ale ten olej jest całkiem przydatny tutaj. Myślę, że to są jakieś takie rzeczy, które gdzieś przez jakąś nieszczelność się przedostały, czy to filtr powietrza, czy coś innego, no nie mam pojęcia, ale to są drobinki normalnie piachu i kamieni. Być może się dostały tutaj tędy właśnie, jakoś przez obok przepustnicy, lub jakąś nieszczelność tędy, lub po prostu ja je wsypałem, ale no trzeba to przeczyścić. Podobnie te wszystkie wężyki, one są tutaj sparciałe i tak dalej, więc ja sobie to wszystko powymieniam, żeby na pewno było szczelne. Ale jest tej grzebaniny, no człowiekowi się wydaje, dobra, zrobię to i to, no cały dzień dzisiaj robię to, tak naprawdę czyszczę z tego silikonu, rozkręcam, maluję i tak dalej, i tak dalej. Tu już przepustnice, kurna bałagan, jak nie wiem, sorry. Przepustnice, zobaczcie, już jest wymyta w środku, czyściutka, fajniutka. No było tu syfu niesamowicie. Dopiero jak tak naprawdę psiknąłem tym ustrojstwem do mycia przepustnic, to dopiero się okazało, że jest tego pełno. A teraz tutaj te wszystkie drobinki, no to też nie jest łatwe. Tego też nie rozkręcę, bo to jest wszędzie poklejone. Tutaj na każdym tym jest silikon, więc jedyne co mogę zrobić, o, to właśnie coś takiego, żeby to powypychać
poprzepychać i wtedy wyciągnąć górą, no. Także też schodzi z tym wszystkim, no. Ale robimy dalej. Szperałem, szperałem, ale nigdzie nie wyczytałem i nie mogę znaleźć uszczelki na to, więc zastosuję silikon. Maznąłem to, nie podoba mi się to strasznie, bo no widać tą starą farbę. Bym musiał dać to do, szczerze mówiąc, do piaskowania. A nie mam na to czasu, nie mam na to chęci, więc i tak jak dla mnie jest lepiej niż było. No i trudno, i prawdopodobnie skończy się tak, że zamówię sobie ten górny element, dam go osobno do piaskowania i po prostu go później wymienię, no bo tak jak mówię, już nie mam zbytnio czasu na to, chcę to już mieć też skończone, a nie teraz znowu czekać, żeby to ładnie wyglądało. Dla mnie najważniejsze, żeby ten samochód już zaczął działać i żeby jeździł. Uszczelnię to tym, także zdejmuję ten dekielek, rozprowadzam silikon i uszczelniam i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I silikonik, a raczej uszczelniacz, bo to nie jest do końca silikonik, przesmarowany. Teraz założę tą górę, skręcę to wszystko, dam temu przeschnąć do jutra. No i mam nadzieję, że jutro już będzie to się nadawało do montażu. Naprawdę, naprawdę chciałbym już ten samochód odpalić. No, także jedziemy, zakładam górę. Silikonik, a raczej uszczelniacz już tutaj sobie wysechł, ale to brzydko wszystko wygląda, kurde. Będę musiał to poprawić w którymś momencie, chociaż nie będę jeździł z otwartą maską, ale nie bardzo mi się podoba to. Tutaj też wszystko poobcierałem, żeby nigdzie nic nie wystawało, żeby nigdzie nic się nie dostało ewentualnie do silnika, żeby nie było żadnych zawirowań powietrza, niczego takiego. Także tą całą resztę tutaj, żeby odkręcić to, przeczyścić to, zostawiam, mówię. Najbardziej zależy mi na tym, żeby odpalić dzisiaj to auto. Pokażę wam jeszcze, jak wyglądają głowice za chwilę i będę to montować. No i tak to się prezentuje po pomalowaniu. No, wygląda spoko. Tu wymieniłem te wszystkie rurki od gazu. Coś mi się wydaje, że one są długo za długie. Mogłem krótsze dawać i by wtedy mi starczyło, tak to mi zabrakło tutaj na jedną. No ale okej, to jest tam szczegół. No dobra, no składam. Ja w takim razie składam, a wam dzięki za oglądanie i trzymajcie się, cześć.